Adam Mickiewicz, pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowej, w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niebem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem. Wśród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki z drzewa. Lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd hędogi i stodołę miał wielką i przy niej trzy stogi urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże. I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów orzących wcześnie łany ogromne ugoru, czarnoziemne, zapewne należne do dworu, uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu, konie porzucone same, szczypać trawę ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto za szczepkami i kołkiem za szczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać, odemknął, wbiegł do domu, pragnął go przywitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne ogląda czule, jako swe znajome dawne. Też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawiać lubił odpowiedzia, lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały. I też same portrety na ścianach wisiały, tu Kościuszko w czamarce krakowskiej z oczyma podniesionymi w niebo. Miecz oburącz trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów,
że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów, albo sam na nim padnie. Dalej. W polskiej szacie siedzi Rejtan. Żałosny powolności stracie. W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona, a przed nim leży Fedon i żywot Katona. Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny, obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny, stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali, siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali. Nawet stary, stojący zegar kurantowy w drewnianej szafie poznał ów niejście alkowy i z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał, dzieckiem będąc przed 10 laty. Wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenice po ścianach. W tej komnacie mieszkanie kobiece? Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty, a ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. To nie był ochmistrzyni pokój, fortepiano? Na nie nuty i książki wszystko porzucano niedbale i bezładnie. Nieporządek miły. Nie stare były rączki, co je tak rzuciły. Tuż i sukienka biała, świeżo z kołka zdjęta do ubrania, na krzesła poręczu rozpięta. A na oknach donice z pachnącymi ziołki, geranium, lewkowia, astry i fiołki. Podróżny stanął w jednym z okien. Nowe dziwo. W sadzie na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą był maleńki ogródek ścieżkami pożnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny w cyfrę powiązany płotek połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeżo opolewane, też stało pełne wody naczynie blaszane, ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła, jeszcze kołyszą się drzwiczki, świeżo trącone. Blisko drzwi ślad widać nóżki na piasku, bez strzewika była i pończoszki. Na piasku drobnym, suchym, białym, na kształt śniegu, ślad wyraźny, lecz lekki. Odgadniesz, że w biegu chybkim był zostawiony nóżkami drobnymi od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi. Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając wonnymi powiekami kwiatów, oddychając. Oblicze aż na krzaki fiołkowe skłonił, oczyma ciekawymi po drożynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były, odgadywał. Przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała młoda dziewczyna. Białe jej ubranie, wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana, w takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana, więc choć świadka nie miała, założyła ręce na piersiach,
przydawając zasłony sukience. Włos wpukle nierozwity, lecz w węzełki małe pokręcony, schowany w drobne strączki białe, dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku świecił się jak korona na świętych obrazku. Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole szukała kogoś okiem, daleko na dole. Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie. Jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty i po desce opartej o ścianę komnaty, nim spostrzegł się, wleciała przez okno świecąca, nagła, cicha i lekka, jak światłość miesiąca. Nucąc, chwyciła sukienkę, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się ranną. Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił. Chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił i cofnął. Dziewica krzyknęła boleśnie i niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie. Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że mu serce biło głośno i sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć. Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, że przed ganek zajechał któryś z nowych gości. Już konie w stajnie wzięto, już im hojnie dano, jako w porządnym domu i obrok, i siano. Bo sędzia nigdy nie chciał według nowej mody odsyłać koni gości Żydom do gospody. Słudzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale, aby w domu sędziego służono niedbale. Słudzy czekają, nim się pan wojski ubierze, który teraz za domem urządzał wieczerze. On pana zastępuje i on w niebytności pana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości. Daleki krewny pański i przyjaciel domu. Widząc gościa, na folwark dążył po kryjomu, bo nie mógł wyjść spotkać w tkackim pudermanie. Widział więc, jak mógł najprędzej niedzielne ubranie nagotowane z rana, bo od rana wiedział, że uwieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział. Pan wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżował i z krzykiem podróżnego ściskał i całował. Zaczęła się ta prędka zmieszana rozmowa, której od lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań, wykrzykników i westchnień i nowych powitań. Gdy się pan wojski dosyć napytał, nabadał, na samym końcu dzieje tego dnia powiadał. Dobrze, mój Tadeuszu, bo tak nazwano młodzieńca, który nosił kościuszkowskie miano na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził. Dobrze, mój Tadeuszu, że się dziś nagodził do domu właśnie, kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele. Jest z czego wybierać. U nas towarzystwo liczne od kilku dni zbiera się na sądy graniczne. Dla skończenia dawnego z panem hrabią sporu i pan hrabia ma jutro sam zjechać do dworu. Podkomorzy już zjechał z żoną i córkami. Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami, a starzy i kobiety żniwo oglądają pod lasem i tam pewnie na młodzież czekają
Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy stryjaszka, podkomorstwo i szanowne damy. Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą i jeszcze się do woli nagadać nie mogą. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło mniej silne, ale szerzej niż we dnie świeciło. Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę skończywszy rolnicze, na spoczynek powraca. Już krąg promienisty spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa. Cały las wiąże w jedno, jakoby zlewa. I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu, słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu. Wtem zapadło do głębi, jeszcze przez konary błysnęło, jako świeca przez okiennie szpary i zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące we zbożach i grabiska suwane po łące ucichły i stanęły. Tak pan sędzia każe. U niego ze dniem kończą pracę gospodarze. Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba. Słońce, jego robotnik, kiedy zniżdzie z nieba, czas i ziemianinowi ustępować z pola. Tak zwykł mawiać pan sędzia, a sędziego wola była ekonomowi poczciwemu świętą, bo nawet wozy, w które już składać zaczęto, kopę żyta niepełne jadą do stodoły. Cieszą się z niezwyczajnej ich lekkości woły. Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe, wesołe, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe z dozorcą, potem sędzia szedł z podkomorzyną, obok pan podkomorzy otoczon rodziną. Panny tuż za starszymi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku. Tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał, a każdy mimowolnie porządku pilnował. Bo sędzia w domu dawne obyczaje chował i nigdy nie dozwalał, by chybiono względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną, z jego upadkiem domy i narody giną. Więc do porządku wykli domowi i słudzy i przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, gdy sędziego nawiedził, skoro pobył mało. Przyjmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. Krótkie były sędziego z synowcem witania. Dał mu poważnie rękę do pocałowania i w skroń ucałowawszy uprzejmie pozdrowił. A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił, widać było z łez, które wylotem kontusza otarł prędko. Jak kochał pana Tadeusza. W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i zboru i z łąk i z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu. Dalej zwolna kroczy stado cielic tyrolskich z mosią żnemy dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki. Wszystko bierze ku studni, której ramię z drzewa raz wraz skrzypi
i napój z koryta rozlewa. Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości, nie chybił gospodarskiej ważnej powinności. Udał się sam ku studni. Najlepiej z wieczora gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora. Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy, bo sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy. Wojski z woźnym protazem ze świecami w sieni stali i rozprawiali, nieco poróżnieni. Bo w niebytność wojskiego woźny pokryjomu kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu i ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska, którego widne były pod lasem zwaliska. Po cóż te przenosiny? Pan wojski się krzywił i przepraszał sędziego. Sędzia się zadziwił, lecz stało się. Już późno i trudno zaradzić. Wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić. Po drodze woźny ciągle sędziemu tłumaczył, dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył. We dworze żadna izba nie ma obszerności dostatecznej dla tylu tak szanownych gości. W zamku sieni wielka jeszcze dobrze zachowana, sklepienie całe, wprawdzie pękła jedna ściana, okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi. Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi. Tak mówiąc, na sędziego mrugał, widać z miny, że miał i taił inne, ważniejsze przyczyny. O 2000 kroków zamek stał za domem, okazały budową, poważny ogromem, dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków. Dobra całe zniszczone sekwestrami rządu, bezładnością opieki, wyrokami sądu. W cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli, a resztę rozdzielono między wierzycieli. W zamku żaden wziąć nie chciał, bo w szlacheckim stanie trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie. Lecz hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki, panicz bogaty, chrewny Choreszków daleki, przyjechawszy z wojażu, upodobał mury, tłumacząc, że gotyckiej są architektury, choć sędzia z dokumentów przekonywał o tem, że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem. Dość, że hrabia chciał zamku. Właśnie i sędziemu przyszła nagle też chętka, nie wiadomo czemu. Zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie, w senacie, znowu w ziemstwie i guberskim rządzie. Wreszcie, po wielu kosztach i ukazach licznych, sprawa wróciła znowu do sądów granicznych. Słusznie woźny powiadał, że w zamkowej sieni zmieści się i palestra, i goście proszeni. Sień wielka jak refektarz z wypukłym sklepieniem na filarach, podłoga wysłana kamieniem, ściany bez żadnych ozdób, ale mur hendogi. Sterczały wkoło sarnie i jelenie rogi z napisami, gdzie, kiedy te łupy zdobyte. Tuż myśliwców herbowe klejnoty wyryte i stoi wypisany każdy po imieniu. Herb Choreszków, półkozic jaśniał na sklepieniu. Goście weszli w porządku i stanęli kołem.
Pod komorze najwyższe brał miejsce za stołem, z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc, kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Przy nim stał kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie. Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie, mężczyznom dano wódkę, w ten czas wszyscy siedli. I hołodziec litewski, milcząc żwawo, jedli.